12 lipca wspominamy świętych Ludwika i Zelię Martin, małżonków. Ludwik urodził się 22 sierpnia 1823 roku w Bordeaux we Francji w pobożnej rodzinie wojskowych. Wyjechał do Szwajcarii, by uczyć się sztuki zegarmistrzowskiej. Tam poznał klasztor ojców Augustianów, położony na przepięknej przełęczy świętego Bernarda w Alpach. Bardzo pragnął wstąpić do tego klasztoru, lecz nie mógł nauczyć się języka łacińskiego, który był wymagany od kandydatów. Po powrocie do rodzinnego miasta opłacał drogie lekcje łaciny, ale niestety bariera językowa była dla niego zbyt duża. Zrozumiał, że pragnienie kapłaństwa nie jest zgodne z wolą Bożą. Zaczął pracować jako zegarmistrz i jubiler. Kupił zakład jubilerski w Alençon i tam zaczął pracować. Jego zakład dobrze prosperował i w ciągu lat dorobił się sporego majątku. Zelia urodziła się 23 grudnia 1831 roku w Gandelaine. Wychowywana była bardzo surowo. Pisała: moje dzieciństwo i młodość były smutne, jak żałobny całun. Miała serdeczną relację ze swoją ciotką, zakonnicą. Też chciała nią zostać, lecz gdy zgłosiła się do klasztoru, przełożona grzecznie, ale zdecydowanie powiedziała jej, że nie ma powołania do życia zakonnego. Nie było to dla niej łatwe, ale przyjęła tę decyzję. U sióstr zakonnych w innym mieście nauczyła się sztuki koronkarskiej. W Alençon otworzyła zakład koronkarski, który bardzo dobrze się rozwijał. Miała zamówienia. Jej prace były wysoko oceniane i dobrze się sprzedawały nawet w Paryżu. Kiedyś, idąc przez most, zobaczyła mężczyznę i usłyszała głos: to jest ten mężczyzna, którego przygotowałem dla ciebie. 13 lipca 1858 roku, po 3 miesiącach znajomości, zawarli związek małżeński. Ona miała 27 lat, a on 35. Przez pierwszych 9 miesięcy życia żyli w czystości, jak siostra i brat. Był to czas ich dojrzewania duchowego, czas budowania przyjaźni małżeńskiej. Zelia modliła się: Panie, daj nam dużo dzieci i niech wszystkie będą Tobie poświęcone. Pan Bóg obdarował ich 9 dziećmi, lecz 4 z nich umarło we wczesnym dzieciństwie. Pragnęli mieć syna i by został misjonarzem, lecz to pragnienie się nie spełniło. Wszystkie 5 córek, Maria, Paulina, Leonia, Celinia i Teresa, które pozostały przy życiu, wstąpiły do klasztoru. Najbardziej znana jest ich córka Teresa, która gdy miała 15 lat i 3 miesiące wstąpiła do klasztoru karmelitanek, została ogłoszona świętą i patronką misji świętych. Gdy na tyle już rozwinął się zakład koronkarski, że Zelia już nie mogła go sama prowadzić, Ludwik ograniczył swoją działalność, by pomóc żonie. Byli zamożni, zatrudniali pracownice w zakładzie koronkarskim i służbę domową. Dbali o to, by wypłacać im godziwe pensje. Bardzo zwracali uwagę na to, by nie pracować w niedzielę. Byli hojnymi ofiarodawcami, wspierali misjonarzy. Często po mszy świętej niedzielnej zapraszali na wspólny obiad kogoś ubogiego. Byli szczęśliwym małżeństwem. Zelia napisała w jednym z listów: jestem wciąż z Ludwikiem bardzo szczęśliwa. On mi osładza całe życie. Mój mąż jest świętym człowiekiem i życzę takiego wszystkim kobietom. Natomiast on jej odpowiadał: jestem twoim mężem i przyjacielem, który cię kocha na całe życie. Zelia w liście do męża pisała: kiedy otrzymasz ten list, będę zajęta porządkowaniem twojego biurka. Nie będziesz się musiał irytować, niczego nie zagubię, ani starej tarczy, ani najmniejszej sprężynki, czyli niczego. A będzie wszystko czyste na stole i pod nim. Nie będziesz mógł powiedzieć, że zmieniłam tylko miejsce kurzu, bo już go nie będzie. Ściskam cię z całego serca. Dziś, gdy myślę, że znów cię zobaczę, jestem tak szczęśliwa, że nie mogę nawet pracować. Twoja żona, kochająca cię nad życie. Jednakże Zelia miała właściwą hierarchię wartości. Bardziej niż męża kochała Pana Boga. W innym liście pisała: chcę stać się świętą. Nie będzie to łatwe. Jest wiele do ociosania, a drewno jest twarde jak skała. Byłoby lepiej zacząć wcześniej, wtedy gdy było to mniej trudne, ale w końcu lepiej późno niż wcale.
Zelia troszczyła się o to, by wszyscy członkowie jej rodziny byli świętymi, szczególnie Leonia, która miała trudny charakter i przysparzała wiele kłopotów wychowawczych. W szkole nazywali ją straszną dziewczynką. Jednak nie zabrakło jej ufności ożywionej wiarą w dobroć Boga i jego planu zbawienia. Dziś Leonia jest kandydatką na ołtarze. Małżonkowie siły do życia czerpali z modlitwy. Codziennie rodzina spotykała się na wspólnej modlitwie, czytano życiorysy świętych, w niedzielę, a często też w tygodniu uczestniczyli we mszy świętej, a także angażowali się w życie parafialne. Przeżyli ze sobą 19 lat. Przez pewien czas Zelia ukrywała chorobę, lecz gdy już to nie było możliwe, ból znosiła bardzo cierpliwie. Zmarła na raka piersi 28 sierpnia 1877 roku. Miała 46 lat. Po śmierci ukochanej żony, Ludwik przeniósł się wraz z córkami do Lisieux. Tam prowadził życie spokojne. Zamieszkał tam, by być bliżej swoich córek, które wstępowały do klasztoru sióstr karmelitanek w Lisieux. W 1887 roku nastąpił pierwszy atak jego choroby. Początkowo Ludwik był leczony w domu, ale po kilku miesiącach umieszczono go w zakładzie opiekuńczym Dobrego Zbawiciela. Był to szpital dla psychicznie chorych, prowadzony przez siostry zakonne. Cierpiał na postępującą miażdżycę, przeszedł 2 udary mózgu i był częściowo sparaliżowany. Pojawiły się u niego lęki, czasem znikał z domu na kilka dni i musiano go szukać. Z czasem postęp jego choroby przykuł go do inwalidzkiego wózka. Rodzina bardzo boleśnie przeżywała jego chorobę. Po 3 latach pobytu w szpitalu psychiatrycznym wrócił do domu. Opiekowała się nim Celina, jedna z jego córek. Ludwik zmarł 29 lipca 1894 roku u swojego szwagra Izydora. Święta Teresa, jedna z ich córek, pod koniec swojego życia napisała: Dobry Bóg dał mi ojca i matkę, godniejszych nieba niż ziemi. Natomiast w liście do pewnego kapłana Teresa pisała o swoim ojcu: Tak piękne życie musiało być uwieńczone godną próbą. Nie za długo po moim wstąpieniu do Karmelu ojciec, tak słusznie przez nas umiłowany, dotknięty został atakiem paraliżu nóg, który powtórzył się kilkakrotnie. Nie skończyło się jednak na tym. Doświadczenie byłoby nazbyt słodkie, a przecież bohaterski patriarcha złożył Bogu siebie jako ofiarę całopalną. Toteż paraliż zmienił swój bieg, umiejscowił się w czcigodnej głowie ofiary przyjętej przez Pana. Brak mi już miejsca, by podać wzruszające szczegóły. Zaznaczę tylko, że trzeba nam było wychylić kielich aż do dna i rozłączyć się na ten okres 3-letni z czcigodnym naszym ojcem. Powierzyć go rękom osób wprawdzie zakonnych, ale obcych. Przyjął to doświadczenie, zdając sobie sprawę z tak wielkiego upokorzenia, a posunął swoje bohaterstwo tak daleko, że nie chciał, aby modlono się o jego zdrowie. Ludwik i Zelia oboje chcieli być zakonnikami, lecz nie było to możliwe. Wtedy ludzie myśleli, że tylko księża i zakonnicy mogą być świętymi. Jednak oni świętość osiągnęli w małżeństwie, jako małżonkowie i rodzice. Kierowali się w życiu zasadą przyjmować wspaniałomyślnie wolę Bożą, jakakolwiek by ona nie była. Bo to zawsze będzie najlepsze dla nas. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.